Wystawa lodownia Czesława Pietraszko to przewrotna propozycja na upał w mieście, bo prezentuje zmrożone lodem, śniegiem krajobrazy zimowe, ale pokazane w taki sposób, że często nie możemy dopatrzeć się w tym krajobrazu, bo bliżej temu do malarstwa abstrakcyjnego. Czesław Pietraszko jest znanym legnickim fotografikiem, który jest związany z tym regionem także artystycznie, bo bardzo lubi fotografować tutaj w pobliżu. I te zdjęcia, które oglądamy na wystawie, to jest efekt jego podróży, poszukiwań, namysłu nad przyrodą i mamy tutaj kilkadziesiąt dużoformatowych fotografii, które pokazują właśnie różne struktury lodu, śniegu, wody w zimowym środowisku, otoczeniu, więc wszystkiego tego, w co potrafi zamarznąć bądź nie zamarznąć woda. Bardzo ciekawe propozycje, fotografie są kolorowe, chociaż sprawiają często wrażenie jednokolorowych. No i taki bardzo ciekawy relaks dla oka i no, niesamowity jest tutaj i urzekający właśnie ten sposób pracy autora, bo to są takie naprawdę wyszukane smaczki, fotografie, które różnią się od siebie, mimo że pokazują, no to co mówiłam, po prostu lód. Świetna propozycja na pograniczu pejzażu realistycznego i abstrakcji. Tą wystawę można oglądać w Legnickiej Galerii Ring do 16 sierpnia. Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.